Hej, cześć! Z tej strony Konrad z Akademii Chińskiego i widzimy się tutaj właśnie po to, aby przedstawić Ci kolejny z etapów właściwego podejścia do nauki języka chińskiego, jakim jest opanowanie gramatyki. Mam nadzieję, że na tym etapie zapoznałeś się już dokładnie z tym, w jaki sposób działają tony w języku chińskim, a także, że podstawowe słówka są już Ci znane i możesz się doczekać tego, jak właściwie je ze sobą połączyć, aby tworzyć konkretne zdania. Oczywiście, chcąc budować pierwsze zdania, musisz zacząć od samych podstaw, aby je zrozumieć, aby zrozumieć to, jak prosta jest budowa zdania w języku chińskim, zapoznaj się z tym modelem zdania subject, verb, object. Jeżeli nie masz bladego pojęcia, czym jest ten skrót, pozwól, że Ci szybko wyjaśnię. Subject, verb, object. Pierwsze litery tworzą nam skrót SVO. S pochodzi od subject, czyli podmiot danego zdania. V jako verb, czyli orzeczenie. I O od object, czyli dopełnienie tego zdania. Nasz polski skrót będzie to POD, pod. Aby jeszcze łatwiej przyszło Ci zrozumienie tego, to pozwól, że Ci to wyjaśnię. Podmiot to osoba, która wykonuje czynność w danym zdaniu. Orzeczenie to właśnie czasownik, a dopełnienie to dalsza część zdania. I prezentuję Ci ten model, ponieważ ten szyk budowy zdania występuje m.in. w języku angielskim, w języku polskim, a także w języku chińskim. Zobacz, my budując zdanie w języku polskim powiemy: ja lubię Ciebie. Ja lubię Ciebie. Lubię Ciebie. Mamy podmiot. Ja, orzeczenie, czyli czasownik lubić i dopełnienie tego zdania, czyli Ty. W tym przypadku my to w języku polskim odmienimy na Ciebie. Lubię Ciebie. Ja lubię Ciebie. Taka sama konstrukcja zdania będzie występowała w języku chińskim. Z tym właśnie wyjątkiem, że jeżeli jeszcze tego nie wiesz, to mam dla Ciebie super niespodziankę. W języku chińskim nie spotkasz się z odmianą wyrazu. Co to oznacza? Oznacza to, że forma graficzna znaku w języku chińskim zawsze będzie taka sama. Nie będzie ona podlegała odmianie przez przypadki, liczby, rodzaje, czasy itd., itd. My w języku polskim określamy każdy kolejny przypadek, liczbę, rodzaj poprzez konkretne końcówki i właściwe końcówki dostosowujemy do czasownika, do osób itd., itd. W języku chińskim, jeżeli poznasz jedną formę czasownika, to ona będzie używana do wszystkich innych osób, do innych czasów i zobacz sam zresztą, jak to łatwo działa. Ty na tym etapie wiesz już, że wo w języku chińskim to ja. Ai to kochać. Ni to ty. Mając do dyspozycji tylko te trzy słowa, potrafisz już zbudować pierwsze zdania w języku chińskim, stosując właśnie ten model podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Załóżmy, że chcemy powiedzieć ja kocham Ciebie w języku chińskim. Musimy pamiętać o tym, aby dostosować odpowiednie nasze słowa do tej właśnie konstrukcji podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Zobacz, podmiotem w tym zdaniu, ta osoba, która będzie wykonywała tą czynność, będzie to osoba ja, czyli wo, czasownik, kochać, ai i dopełnienie, do kogo odnosi się ta czynność, ty, czyli ni. Zobacz, jak banalnie prosta jest budowa zdania w języku chińskim. Ja kochać ty. Będzie to oznaczało w języku chińskim właśnie kocham Ciebie. Dzieje się tak, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, w języku chińskim nie spotkasz się z odmianą wyrazów. Jedna forma będzie dostosowana do danego kontekstu zdania. Z tego powodu, że w języku chińskim forma znaku nie podlega jakiejkolwiek odmianie, z jednej strony jest to dla nas ułatwienie, ponieważ nie musimy uczyć się każdej kolejnej tabeli z czasownikiem w czasie przyszłym, w czasie przeszłym, teraźniejszym, do każdej konkretnej osoby, nie musimy pamiętać o konkretnych końcówkach. Dla mnie jest to super ułatwienie, ponieważ ja zawsze przy nauce języków obcych miałem problem właśnie ze zapamiętaniem odpowiedniej końcówki do danej osoby, do danego czasu, do danego aspektu. W języku chińskim tego nie ma, co tak jak wspomniałem, bardzo ułatwia naukę. Ale nie obejdzie się także bez wad, ponieważ z tego powodu, że w języku chińskim nie ma tych odmian, musimy pamiętać o prawidłowym ustawieniu każdych konkretnych słów w zdaniu, ponieważ zmiana położenia kolejnego słowa może zmienić całkowicie znaczenie danego zdania.
zobacz, o czym mówię. My możemy powiedzieć, ja kocham Ciebie. I znamy sens tej wypowiedzi. Możemy też powiedzieć, Ciebie kocham ja. To może brzmi troszeczkę poetycko. My na co dzień nie używamy tego typu sformułowania, Ciebie kocham ja, ale mniej więcej wiemy, o co chodzi, że dalej tyczy się to po prostu tego, że dana osoba A kocha osobę B. Natomiast w języku chińskim, jeżeli zamienilibyśmy kolejność tych dwóch słów, zobacz, zamiast powiedzieć wo ai ni, czyli kocham cię, powiemy ni ai wo, zmienia to całkowicie zupełnie znaczenie zdania, ponieważ w tym przypadku oznacza to ty kochasz mnie. Oczywiście znaczenie tego zdania jest zupełnie inne. I dlatego, aby nasza intencja była wyrażona w sposób, jaki tego chcemy, musimy pamiętać o odpowiedniej kolejności stawiania każdych konkretnych słów w zdaniu chińskim. Na początku jednak będzie to dla Ciebie łatwe, ponieważ słówka, które poznałeś, możesz dostosowywać właśnie do tego modelu SVO lub w języku polskim POD, czyli podmiot, orzeczenie, dopełnienie, do budowania pierwszych zdań. Na przykład, chcąc powiedzieć lubię kawę, wystarczy, że zapoznasz się ze słówkami ja, wo, słówko lubić, xi huan, i słówko kawa, kafei, kafei. I podstawiając pod tą strukturę, możesz już powiedzieć 我喜欢咖啡, ja lubię kawę. Później, poznając kolejne czasowniki, kolejne słowa, będziesz mógł to zdanie rozbudowywać, na przykład, aby powiedzieć 我喜欢喝咖啡, ja lubię pić kawę, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, że jeżeli zapoznasz się już z jedną strukturą gramatyczną, to musisz ją ćwiczyć. W tym celu powracasz do punktu 2, czyli słownictwo, zapoznajesz się z nowymi słówkami i próbujesz je podstawiać do tego właśnie modelu. A w przyszłości zapoznajesz się z kolejnymi strukturami gramatycznymi, kolejnymi, dokładasz sobie kolejnego słownictwa, jednak nic na siłę, nic na raz, pojedynczo, stopniowo, i tak powoli ten twój język chiński, poziom języka chińskiego będzie stale się rozwijał. Bardzo często spotkasz się z takim określeniem, że gramatyka w języku chińskim nie istnieje. Jest to oczywiście mit. Gramatyka jak najbardziej istnieje w języku chińskim. Nawet samo to, aby właściwie zachować szyk słów w zdaniu, jest oznaką tego, że mamy pewne cechy gramatyki w języku chińskim. A w miarę tego, jak poziom twojego języka chińskiego będzie rósł, będziesz poznawał nowe struktury gramatyczne, zobaczysz, że jednak gramatyka w języku chińskim, pomimo tego, że nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, to rzeczywiście istnieje. I tak oto dotarliśmy do końca trzeciego punktu naszej listy tego, w jaki sposób podejść do nauki języka chińskiego. Mam nadzieję, że już troszeczkę to rozumiesz. Punkt pierwszy, czyli opanowanie tonów. Punkt drugi, poznawanie słownictwa i ćwiczenie go na konkretnych przykładach tonów. I punkt trzeci, czyli poznawanie struktur gramatycznych z użyciem słówek, które poznałeś wcześniej. W następnym nagraniu pokażę Ci to, jak właściwie systematycznie pielęgnować ten swój język, aby nie zapominać pewnych rzeczy i aby stale robić krok do przodu. To dopiero następnym razem. Póki co spróbuj tworzyć pierwsze zdania za pomocą właśnie tej struktury typu podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Stwórz swoje pierwsze zdania i podziel się nimi w komentarzu. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i widzimy się następnym razem. Zaijian!